Piętnaście lat temu nie było dla mnie dużym zdziwieniem, jak dostawałem umowę o działalność twórczą IT od Software House'u znanej kancelarii prawnej lub rozwiniętej firmy technologicznej, a nie było w niej słowa o prawach autorskich. Wszystko opierało się w niej na domniemanym zastosowaniu ustawy, a samo przejście praw autorskich nie zawierało podstawowych zagadnień, dziś zdecydowanie bardziej powszechnie stosowanych. Ochrona praw autorskich zdecydowanie rozwinęła się w ostatnich latach. Dziś natomiast otrzymuje szereg sprawozdań finansowych, w których spółka informuje o swoich aktywach, o wysokich wolumenach kosztów zakończonych prac rozwojowych, działalności B +R. A w kosztach bieżących, rachunku zysków i strat, próżna szukać wydatków na programistów. Oznacza to, że dzisiejsze sprawozdania finansowe mogą zawierać szereg luk i uchybień co do prawidłowości wartości aktywów w firmie i wyników finansowych za poszczególne lata. Wynika to z niezrozumienia podziału czynności na część badawczą i część rozwojową. Właśnie rozpoczęcie wywodu o metodologii analiz projektów B+R i zrozumienia różnic, będzie tematem dzisiejszego materiału. Zapraszam do oglądania. To przyjęte strategie dla Europy 2020 i cele nadrzędne dla Unii Europejskiej wyznaczyły rozwój priorytetów związanych z działalnością badawczo-rozwojową B. +R. Zgodnie z nimi, do końca roku 2020 inwestycje w działalność BR miały już sięgnąć do poziomu 3% PKB. O działalności B plus R stanowią jednak nie tylko przepisy unijne, nie tylko określone granty, ale też inne ustawy, zarówno podatkowe, jak i rachunkowe, czy o szkolnictwie wyższym. Każda z nich nie musi posługiwać się identycznym pojęciem, o czym będziemy wskazywać w innych naszych materiałach. Dziś wskażemy, co ustawa o rachunkowości rozumie przez prace rozwojowe i jak odróżnia je od prac badawczych? Dlatego wpływać powinno to na to, jak kształtują się polityki rachunkowości i sprawozdania finansowe. Ujmując poszczególne etapy działalności badawczo-rozwojowej w sprawozdaniu finansowym, należy opierać się na zasadach wyrażonych w ustawie o rachunkowości. Pomocne może też być, Odwołanie się do zasad określonych w międzynarodowym standardzie rachunkowości. Trzeba jednak pamiętać, że te zasady będą mieć uzupełniający charakter. W konsekwencji prace badawczo-rozwojowe można podzielić w kontekście jej ujęcia w księgach na prace badawcze nie będą ujmowane w bilansie będą stanowić koszt w rachunku zysków i strat. Prace rozwojowe w zależności od sytuacji będą ujmowane w bilansie, lub będą stanowić koszt w rachunku zysków i strat, zakończone prace rozwojowe w zależności od sytuacji, będą ujmowane w bilansie, lub mogą stanowić koszt w rachunku zysków i strat. Aby poszczególne prace rozwojowe mogły być uznane w bilansie za aktywa, muszą być spełnione następujące warunki. Po pierwsze, prace rozwojowe są prowadzone przez jednostkę na jej własne potrzeby. Po drugie, prace rozwojowe zostały zakończone. Po trzecie, koszty prac rozwojowych dotyczących produktu, technologii zostały poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii. Po czwarte, koszty prac rozwojowych dotyczących produktu, technologii są wiarygodnie określone. Po piąte, produkt, technologia są ściśle ustalone. Po szóste, produkt, technologia są technicznie przydatne i jest to udokumentowane. Po siódme, na podstawie technicznej przydatności produktu, technologii podjęto decyzję o wytwarzaniu tego produktu, zastosowaniu tej technologii. Po ósme, przewiduje się, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte przychodami ze sprzedaży produktów zastosowania technologii. Tym samym prace badawcze są nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań, podjętym z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej. Natomiast prace rozwojowe są praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń. Produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem. W tym zakresie do prac rozwojowych należą mogą narzędzia informatyczne lub oprogramowanie do planowania produkcji lub projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, ale z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe, i okresowe zmiany wprowadzone do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. To, co się nie mieści w pracach rozwojowych, nie będzie mogło wchodzić w koszty zakończonych prac rozwojowych i być ujmowane w bilansie jako wartość niematerialna i prawna. Przez zakończenie prac rozwojowych należy rozumieć osiągnięcie etapu gotowości technologicznej, TRL 9. O skali TRL Opowiemy w osobnych naszych materiałach, jako sposobie opisania postępu prac badawczo-rozwojowych i o tym, jak zastosować to w rozwiązaniach programistycznych. Do zobaczenia w kolejnych naszych materiałach.